Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie w trzecią niedzielę Wielkiej Nocy. Czemu jesteście zmieszani i czemu wątpliwości budzą się w Waszych sercach? Wysłuchajmy Ewangelii przepisanej przez Kościół na dzisiejszą niedzielę i przyjmijmy słowa, które do nas kieruje Pan Jezus. Pokój Wam. Niech ten pokój budzi się w naszych sercach. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia. Rzekł do nich: macie tu coś do jedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma i rzekł do nich: tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Przedziwne. Uczniowie wpadają w popłoch. To właśnie Jezus staje pośród nich i wydaje im się, że widzą ducha. Dlatego słyszymy dzisiaj te słowa: tak jak jest napisane, wszystko musi się wypełnić. Chrystus będzie cierpiał, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Właśnie uspokoić apostołów, uspokoić te niedobre emocje, które się rodzą. Dlatego dzisiaj Chrystus, chciałoby się powiedzieć, przychodzi do nas, aby przynieść nam pokój i uspokoić nasze wnętrze. Tak jak pośród apostołów prowadza Chrystus zmartwychwstały pokój, to pierwsze przesłanie, które kieruje do swoich uczniów. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha, a Chrystus wyciąga do nich ręce, mówi: pokój wam, jestem z wami. Tak samo jak w każdej liturgii mszy świętej, kapłan kilkukrotnie oznajmia zgromadzonym: Pan z wami. Oznajmiając tym samym, pokazując, że Pan rzeczywiście jest pośród nas, że Pan chce stanąć wśród nas i obdarzyć nas pokojem. Tak bardzo nam trzeba dzisiaj pokoju, pokoju w naszych sercach, pokoju w rodzinach, pokoju w życiu społecznym. I można powiedzieć, że doskonale przed laty odczytał to święty Franciszek z Asyżu. I to przywitanie, jakim jest franciszkańskie pokój i dobro, zostawił swoim braciom mniejszym na najdalsze pokolenia. Może warto posługiwać się nim i dzisiaj? Warto się posługiwać i warto tym żyć. I do tego zachęca nas wprost, bezpośrednio Pan Jezus. Wy jesteście świadkami tych rzeczy. Czego jesteśmy świadkami? Jesteśmy świadkami niezwykłej, nieprawdopodobnej Bożej historii. Jezus Chrystus nie jest mitem. Jezus Chrystus nie jest wymysłem. Jezus Chrystus nie jest mrzonką. Chrystus jest realny. Chrystus Pan obecny jest w historii świata, w historii naszego życia. Chrystus Pan jest tym, który nieustannie idzie z nami. Dlatego dzisiaj wspólnie wołajmy: Panie Jezu, wierzę z całego serca, że jesteś Panem dziejów, że jesteś tu i teraz ze mną. Jesteś moim Panem. Wszystkiego dobrego i pokoju na każdy dzień nowego tygodnia. Szczęść Boże!